850 cm sześciennych pojemności, 853 dokładnie, 95 koni i 92 Newtonometry, 230 mm skoku zawieszenia z przodu i 215 z tyłu. BMW GS 850 Adventure w malowaniu na 40-lecie modelu GS. Dobra, moi drodzy, ja jestem Łukasz i dzisiaj Wam przedstawiam GS-a Adventure'a 850. To, co już Wam powiedziałem na samym początku. Jak wiecie, ci, co oglądają na stole mój kanał, mam nadzieję, że ktoś taki już jest, to wiecie, że ja z takiego typu motocyklami nie za bardzo się lubię. Nie do końca je pojmuję. Bo co? Bo ograniczony? Nie. Po prostu nie do końca je pojmuję. Nie do końca ich potrzebuję. Może też w ten sposób, bo na pewno są ludzie, którzy ich potrzebują. Uważam je ogólnie za pojazdy za duże, w sensie wysokościowo też przede wszystkim, za ciężkie, niepotrzebnie za ciężkie. I jednak o ograniczonych możliwościach mojej ulubionej jazdy, czyli jazdy asfaltowej. I ci, którzy sobie pomyśleli, no nie, no znowu będzie narzekał, tak jak w teście Afryki. Poczekajcie, bo odbierając ten motocykl z salonu, też tak myślałem. Mówię, dobra, jest do przetestowania GS, mamy przetestowaną Afrykę. Zobaczmy, co druga strona barykady oferuje, bo jak gdyby GS i Afryka to są w tym momencie dwa jak gdyby najpopularniejsze motocykle z tego segmentu. Oczywiście porównywanie bezpośrednio GS-a 850 do Afryki 1100 jest troszeczkę może nie na miejscu, ale z racji tego, że to są dwa najcięższe motocykle tego typu, którymi jeździłem, to podejrzewam, że dosyć sporo odniesień się znajdzie. I tak jak Wam powiedziałem, odbierałem ten motocykl z salonu i trochę się stresowałem już po niego jadąc. Dlaczego? Przede wszystkim według katalogu ma mieć wyższą kanapę od Afryki o około chyba 2 cm. Ja już na Afryce miałem bardzo duży problem z dosięganiem nogami. A tu miłe zaskoczenie. Wszyscy twierdzą, od których brałem ten motocykl, że tu jest seryjna kanapa. Ja nawet sobie próbowałem sprawdzić numery kanapy w katalogu części. Nie potrafiłem odnaleźć tego numeru. Wyskakiwała mi
ten numer, który wpisywałem, różnił się jedną cyfrą od obniżanej kanapy, ale z modelu 750 sprzed chyba 3 czy 4 lat. Tego numeru konkretnego nie znalazłem, więc pozostaje mi wierzyć, że jest to kanapa seryjna, czyli wyższa od Afryki. Pracownik salonu przyprowadził mi ten motocykl. Widzę, jak on wyjeżdża. Patrz, może jakie to jest wielkie bydle, jakie to jest ogromne. Jak to ma być? Jak to będzie wyglądać? Była nawet takie ryzyko, nawet w głowie miałem. Mówię, dobra, jeżeli nie będę w stanie się na nim wygodnie podeprzeć, w miarę wygodnie, chociaż jedną nogą, zostawiam go. To jest bez sensu, bo ten motocykl mnie umęczy. Nie będę w stanie o nim powiedzieć nic dobrego, bo będę widział wszystko przez pryzmat niewygody. Niewygody stania, siedzenia i całej reszty. Ale pracownik mnie poprowadził, proszę kluczyki. Dziękuję, do widzenia. No dobra, no to próbujemy na to wsiadać. I miłe zaskoczenie. Na tym motocyklu spokojnie dosięgam obydwoma nogami do ziemi. Może nie jest to takie, że na zasadzie pewny, na płasko pewne stanie, ale na luzie jestem w stanie obydwie nogi na palcach mieć bez najmniejszego problemu. To było pierwsze, bardzo miłe i bardzo pozytywne zaskoczenie. Mówię, dobra, tu mamy szansę coś zmienić. I tak jak wielokrotnie Wam mówiłem i powtórzę to jeszcze raz, nie znoszę tego segmentu. Nie znoszę tego segmentu i w motocyklach, i w samochodach. I tak jak mówię, nie lubię łączenia na siłę tych dwóch elementów. Dla mnie, jeżeli coś jest do jeżdżenia po asfalcie, to niech zostanie na asfalcie. Jeżeli coś jest do jeżdżenia w terenie, to niech pozwoli na dojechanie w ten teren, ale niech się spisuje dzielnie w terenie. To tak samo jak z samochodami. Potrzebujesz dużego samochodu? Kup kombi. Potrzebujesz dużego samochodu w teren? Kup terenówkę. SUV dla mnie zawsze był pomyłką. Ale tylko świnia nie zmienia zdania, jak to ktoś kiedyś ładnie powiedział. Zabrałem ten motocykl na dokładnie taką samą przejażdżkę, na jaką zabrałem Afrykę. Zabrałem go po prostu na Mazury. Jednodniówka. Łącznie w tą i z powrotem około 500 km. No i co? No to jedziemy, tak? Spakowałem sobie plecaczek, mimo to, że dostałem go z kuframi, kufry po prostu zjąłem, bo stwierdziłem, że dobra, muszę najpierw wyjechać z Warszawy. Może być trochę ciasno, więc spróbujmy korki. Bo z kuframi po prostu się obawiam. Nie jestem przyzwyczajony do jeżdżenia z dużymi kuframi, tym bardziej z wielkimi aluminiowymi kuframi. Mimo to, że one się mieszczą w obrysie lusterek i w obrysie kierownicy, to stwierdziłem, nie biorę aż tyle rzeczy ze sobą, żebym tego potrzebował. Biorę ze sobą tylko aparat, kamerkę GoPro, to wszystko. Nie potrzebuję więcej zabierać. Więc to powinno mi spokojnie wystarczyć. Wystarczyło. Więc wziąłem plecaczek, zdjąłem kufry, kufry zostawiłem w garażu. Dojeżdżam do pierwszego korka. Dobra, skoro pewnie stoję na ziemi, no to w razie co będę mógł się podeprzeć. Wpadłem między samochody i tak mówię, taś, nie jest źle. Co prawda, małym nakedem byłoby lepiej, ale tym spokojnie między tymi korkami na tych szerokich, ale jak byłem w stanie się przeciskać. Obstawiam, że dużo pewności dodała mi właśnie ta niższa kanapa. Mówię, no dobra, ale korki to nie wszystko. Fajnie, żeby można by się było tym przeciskać po mieście, no ale zobaczymy, jak będzie dalej. Wyleciałem sobie na trasę. A właśnie, co do korków i powolnej jazdy po mieście, bo stwierdziłem, na początku się zapoznajmy, zaprzyjaźnimy. Dopóki się trzymamy w miarę przepisowej jazdy, ten motocykl mi spalił 4,4 na setkę. Niewiele, producent niby tam deklaruje 4,2. Takie odstępstwo jestem w stanie zrozumieć. Reszta trasy to spalanie było trochę wyższe, ale to nie była spokojna trasa. I trasa. Wyjazd, lecimy po trasie. Trasa. Powiem Wam szczerze, bardzo przyjemnie. Do 120 km na godzinę cisza, spokój, tylko musicie uważać, bo Wam troszeczkę będzie telepało po kasku. Na trasie do 120 km na godzinę spoko. Później szyba zaczyna troszeczkę doskwierać, ale tu jest taki wichajsterek, jedną rączką można sobie podnieść i do 140 km na godzinę jest względny spokój. Tak, z uchyloną szybą bije po kasku. Nie wiem, czy tylko ja tak mam, czy Wy też tak macie w niektórych motocyklach i w niektórych modelach szyb. Nie znoszę tego uczucia. Ale dobra, takim motocyklem, mówię, nie będziemy i tak szaleć, więc te 140 na luzie wystarczy. Zresztą gdzie tu więcej według przepisów jeździć. No i jedziemy. Mówię, kurde, wygodnie, komfortowo. Tam jakieś łuki, zakręty. Mówię, kurde, to się całkiem przyjemnie prowadzi, całkiem fajnie się składa, całkiem stabilnie jedzie, niezależnie od prędkości. I tak jak
Mówiłem wam, że będzie dużo odniesień do Afryki. Z Afryką się nie dogadaliśmy, nie polubiliśmy się. Uważam Afrykę za motocykl dobry, ale moim zdaniem przesadzony, przekombinowany. Tu, w tym wypadku, też jest trochę przesadzony, bo też jest trochę za dużo rzeczy. On jest nie dość, że wyższy od Afryki, gdzie Afryka teoretycznie powinna być wyższa, bo jest większa, tak? Jest od niej cięższy, bo z tego co pamiętam, chyba Adventure Sports ważył 240 kg, ten waży 248. A jest teoretycznie słabszy, tam 10 czy 15 koni, 10 chyba. Coś mniej więcej takiego. No ale dobra, no nieważne. Z tym się dogadałem, z tamtym nie. I wszystko w trasie spoko. Fajnie się prowadzi, fajnie się to wszystko trzyma, nic nie przeszkadza, nic nie dręczy. Zbiornik 23 litry przy spalaniu w dynamicznej trasie, jak już się okazało, dalej, w tym dalszym, jak gdyby w tej dalszej części testu, między 5,2 a 5,5 litra, więc to też nie są jakieś ogromne wartości. Zbiornik wam starczy spokojnie na pokonanie 400 km. A jeżeli jeszcze nauczycie się schodzić do tych wartości deklarowanych przez producenta, to się okaże, że na jeszcze więcej. Więc myślę sobie, zasięg jest kurna fajny. No i dobra, no jedziemy. No oczywiście te mazurskie drogi, jak wszyscy wiemy, zanim dojedziemy do tych najfajniejszych mazurskich dróg, to musimy trochę powiedzieć tymi niefajnymi. I na dziurawych drogach jest bardzo przyjemnie, bardzo stabilnie. Natomiast jedyna rzecz, która mi przede wszystkim doskwierała na tych dziurawych drogach, to były hamulce. Tu teoretycznie mamy hamulce od Brembo. Hamulce od Brembo 305 mm z przodu i od Brembo nie pamiętam ile milimetrów z tyłu. I w trakcie hamowania na asfalcie było ok. Nie powiedziałbym, że to są hamulce nadzwyczajne. Potrzeba używać obydwu, żeby mieć naprawdę efektywne hamowanie. Natomiast w sytuacjach takich już troszeczkę podbramkowych zdarzyło mi się, że mówię, kurde, to nie hamuje. To nie jest to hamowanie, którego bym oczekiwał po pierwsze od takiego zestawu, a po drugie przy tak dużym motocyklu, który potrafi się tak łatwo, bo napędza się naprawdę bardzo łatwo, który się tak napędza. Moim zdaniem hamulce są na poziomie wystarczającym. Czy dałbym im mały plusik? Może niewielki, za dozowalność. Bo dozowalne rzeczywiście są. Natomiast na tych nierównych drogach miałem wrażenie, że on nie chce się zatrzymać. Tak, jasne, musimy dodać do tego masę pojazdu. Musimy do tego wszystkiego dodać konstrukcję pojazdu, bo jednak wąskie, koło 90, tak samo jak i w Afryce. Na szczęście na trochę bardziej asfaltowej oponie. Ona teoretycznie jest jako Adventure, bo to jest Bridgestone Adventure S4V? Dobrze mówię? Nie, A41F. I no nie do końca to dobrze hamuje. Może inaczej, nie hamuje tak dobrze, jakbym tego oczekiwał. Tak jak mówię, przy tym napędzaniu, które ten motocykl oferuje, mógłby się zatrzymywać lepiej i szybciej i sprawniej. Ale okej. Okay. Bo weźmy na poprawkę, że tutaj jest dużo rzeczy, które powodują, że ten hamulec dostaje po kłębie. Przede wszystkim waga. Waga, która jest tutaj naprawdę duża, bo to jest 248 kg. Obawiam się, jakby było z efektywnością hamowania przy załadowaniu pełnym, bo on ma ponad 200 kg ładowności. Czyli bierzemy mnie, pasażerkę. Myślę, że te dwa kufry spokojnie wypchamy i zastanawiam się wtedy, jak by to wyglądało, jak te hamulce by się zachowywały. O silnik się nie martwię, bo silnik ma kopa i myślę, że spokojnie wystarczyłoby mu mocy do tego, żeby się napędzać. Spokojnie mu wystarcza mocy do tego, żeby według producenta deklarowana prędkość jest powyżej 200. Mi oczywiście, jak już byłem na Mazurach, było bardzo blisko do Niemiec, więc sprawdziłem tam na luzie do 190 na godzinę i bez jakiejś większej zadyszki. Oczywiście ten silnik ma tylko dwa cylindry i czy to źle, czy to dobrze? Nie jest źle, powiem wam szczerze, bo on jest żwawy, ma całkiem fajny dół, ma bardzo przyjemną też górę. Tak naprawdę całym zakresem można spokojnie jechać. Gdzieś tam pod koniec można już odczuć, że on już nie daje z siebie więcej, już gdzieś mu tam albo trochę troszeczkę to schodzi, albo po prostu się zatrzymuje i to takie pierwsze wow mija. Natomiast tutaj do tego wszystkiego mamy zmienne mapy zapłonu. Ja większość swojego czasu przejeździłem na mapie Dynamic.
Na chwilę włączyłem mapę Enduro, jak zjechałem szutry. Ja o tym później. I przez chwilę też padało, więc włączyłem mapę Rain i naprawdę czuć różnicę, nawet po samym operowaniu gazem, jak duża jest to różnica w tych mapach. Rain naprawdę działa bardzo leniwie, bardzo spokojnie, bardzo powoli, dba o to, żebyśmy nie zrobili sobie kuku, nie zrobili sobie krzywdy. Dynamic działa naprawdę jak dynamic, tak? Ten motocykl wtedy się naprawdę rwie do przodu, potęguje to wyrywanie do przodu, miękko zestrojone zawieszenie, bo on się przy okazji mocno na tym zawieszeniu przemieszcza, przy przyspieszaniu, przy hamowaniu też dosyć mocno nurkuje, więc to wszystko potęguje doznania. Ale wracając do trasy. Lecimy, 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 dolecieliśmy już na swoją miejscówkę, tamte dziurawe drogi tak średnio, z hamowaniem, z zawieszeniem nie było problemów, naprawdę komfortowo, tak samo jak i garby, nawet przez miasto jak jedziecie, garby jest znak 30, w większości motocykli nawet te 30 jest czasami ciężko przez garba przejechać, lepiej jest go ominąć, jedziemy sobie dalej, nie buja, ale ładnie wybiera, bo niektóre motocykle też mają to do siebie, że on wybierze takiego garba i później się jeszcze buja pół godziny, nie, wybrał i jedzie dalej. Super, dla mnie rewelka. I dojechaliśmy na miejscówkę. No to co, zakładamy GoPro. Też macie wrzucony onboard z tego przejazdu, tam on jest troszeczkę pocięty, bo nie wszystkie miejsca się nadawały do tego, żeby pokazać. Potem wbrew pozorom ruch był spory. Głupim pomysłem było jechać w sobotę na Mazury, ale tylko w sobotę mogłem. Ruch był całkiem spory, więc tam w paru miejscach trzeba było sobie poradzić. I niektóre rzeczy zostały z filmu usunięte. Jak gdyby nieistotne i nieważne. Dojechaliśmy na te zakręty, mówię, dobra, jedziemy. W Afryce na tych zakrętach odczuwałem niepewność. Chyba głównie z powodu wzrostu i opon. Tam, mówię, te opony były troszeczkę bardziej trenowe niż tutaj. Nie czułem się pewnie tamtym motocyklem składając się z zakręty. I parę razy miałem wrażenie, że on mi odjeżdża w tym zakręcie. To też był ciepły okres, bo to był chyba czerwiec zeszłego roku. O ile dobrze pamiętam, to był czerwiec. Zresztą test Afryki i onboard z Afryki też Wam gdzieś tutaj podrzucę. Albo podrzuciłem wcześniej. I nie czułem się tam pewnie, nie czułem się komfortowo w tych zakrętach. I tak jechałem tak troszeczkę z duszą na ramieniu na zasadzie, no dobra, no jakoś do tego miejsca się trzyma, dalej nie próbujmy, bo no, nie czuję tego. Mówię, nie czuję tego motocykla, to nie ma sensu. Jechałem tam tą wersją z manualem, na szczęście nie z automatem, bo automatu już bym w ogóle miał zgrzytanie zębami. A tym? Pewny, stabilny, nie bujający się w zakrętach. Byłem zaskoczony. Ale prowadził się naprawdę fajnie. Oczywiście schodzenie na kolano i tym podobne rzeczy to nie jest domena tego typu motocykli, zresztą to też nie jest domena drogi. To powinniśmy robić na obiektach zamkniętych najlepiej, najzdrowiej by było. Tak, wiem, że są tacy, co robią to na ulicy i wiem, że robią to na ulicy nawet takimi motocyklami. Ja nawet nie będę próbował. Natomiast prowadzi się pewnie, prowadzi się stabilnie, zawieszenia spokojnie wystarcza, ogumienia spokojnie wystarcza, dużo do zamknięcia opony nie zostało, ale jeszcze był zapas. Mimo to, że tutaj, tak jak mówię, jest 90 z przodu, a z tyłu jest chyba 150. To tych opon spokojnie wystarczało. Dobrze było w miarę czuć to, co się dzieje z oponami, co się dzieje z przednim kołem, co się dzieje z tylnym kołem. W razie co mamy tutaj też cornering ABS i mamy kontrolę trakcji. Więc tutaj też elektronika nad nami czuwa. I to jest bardzo fajne. I tak jak Wam mówię, tylko świnia nie zmienia zdania i pewnie powtórzę to jeszcze któryś raz w tym filmie. Tak jak z Afryką się umęczyłem i z większością motocykli w podobnym segmencie, czy to skierowanych głównie na asfalt typu, nie wiem, Tracer, czy troszeczkę bardziej do wypraw enduro typu na właśnie Afryka, to tym motocyklem jeździło mi się najprzyjemniej. Najprzyjemniej do tego stopnia, że jeżeli miałbym czas na powrót do turystyki, miał miejsce w garażu i zapasowe 55 tysięcy złotych, bo tylu mniej więcej zaczyna się ten motocykl, to podejrzewam, że stanąłby on w garażu na wyprawy. Czy to solo, czy z pasażerem. Podejrzewam, że z pasażerem zachowałby się trochę gorzej. Na szczęście tylne zawieszenie sterowane elektronicznie z pokładu
tutaj z tego wyświetlacza i z guziczków możemy sobie to poustawiać i możemy dopasować sobie pod pasażera i bagaż. Więc mówię, ok, to by dało radę. Niestety zabrakło regulacji jakiejkolwiek zawieszenia z przodu. Przód jest całkowicie nieregulowany. Bardzo szkoda, bo myślę, że dla osób, które albo więcej podróżują, albo chciałyby sobie wjechać w jakieś bardziej terenowe miejsca i potrafią tam jeździć, bo widziałem ludzi, którzy jeżdżą tymi motocyklami w terenie i widziałem ich na żywo i widziałem ich na filmach. Tak, wiem, że kiedyś były nawet jakieś pokazy stunterskie na GS-ie, tylko to był chyba wtedy GS750. To tak, tym motocyklem da się trochę porobić w lekkim terenie, w ciężki teren. Dobra, może inaczej, ja się o terenie w ogóle nie będę wypowiadał, jeżeli chodzi o to, czy to jest dobre, czy to jest złe. Ci, co potrafią, to sobie tym motocyklem jeżdżą, zmieniają opony i podejrzewam, że chcieliby sobie wtedy wyregulować zawieszenie z przodu. A co do terenu, zjechałem na chwilę na szutry, nie czułem się tym motocyklem na tyle pewnie, żeby jechać tam dłużej. Zrobiłem, nie wiem, parę kilometrów może po szutrach i stwierdziłem, nie, to jest za duże, za drogie, źle się czuję, niepewnie się czuję, nie chcę. Zjechałem z powrotem na asfalt i tam się dobrze bawiłem. No i cóż, tak to właśnie jest, że jeżeli jest jakiś segment, który z jakiegoś powodu nie lubicie, bo nie, tak jak ja, to stwierdziłem, że nie ma sensu się ograniczać na siłę na zasadzie takiej, nie lubisz, to nie rób. Spróbujmy, bo z jakiegoś powodu ogromna masa ludzi, to są jedne z najlepiej sprzedających się motocykli w tym momencie na rynku, cała ta klasa Adventure. Z jakiegoś powodu masa ludzi wybiera te motocykle. Z jakiegoś powodu widzimy na ulicy mnóstwo, czy to GS-ów, czy Afryk mnóstwo, czy nie wiem jeszcze, Tenerek, nie Tenerek, całej rzeszy tego typu motocykli. I tutaj troszeczkę mi to się rozjaśniło, czemu tak jest. Te motocykle są przede wszystkim cholernie wygodne. Chociaż jak na tak daleko zasięgowy motocykl, kanapa po tych 300-350 km już zaczyna się wydawać troszeczkę twarda. Siedzimy na niej bardzo głęboko, ona ogólnie jest wygodna, cały motocykl jest wygodny, ma wygodną pozycję nóg, wygodną pozycję rąk, jest kierownica dosyć szeroka, więc bardzo fajnie się tym motocyklem steruje. Natomiast tam po tym dłuższym przebiegu już ta kanapa wydaje się być troszeczkę twardawa. Natomiast tak jak mówię, nie jestem pewien co do tego, czy to jest kanapa seryjna, czy to nie jest przypadkiem kanapa obniżona. Jeżeli to jest kanapa obniżona, to by się wytłumaczyło, dlaczego ona jest twardsza. Co do szerokości kierownicy i prowadzenia. Motocykl ma, z tego co wiem, seryjnie wbudowany amortyzator skrętu. Znaczy założony, może nie tyle co wbudowany, co założony amortyzator skrętu. I on niestety się przydaje. Konstrukcja motocykla jest zrobiona tak, że jeżeli damy bardzo gwałtownie gazu, dociągniemy go do wysokich obrotów i go zamkniemy, jak będziemy mieli lekko popuszczoną, nie zobaczycie tego na filmie, bo to jest naprawdę bardzo delikatne uczucie, ale ta kierownica zaczyna leciusieńko myszkować. Amortyzator skrętu ma co robić i dobrze, że tutaj jest, bo podejrzewam, że mogłoby się okazać, że motocykl zacząłby pracować dużo mocniej. Elektronika trochę rozwydrza i zaczynamy robić rzeczy głupie. Właśnie typu szarpanie gazem i za chwilę go zamykanie. Ale to też są testy, więc trzeba to sprawdzać. I tak jak mówię, dobrze, że amortyzator skrętu jest. Tak jak Wam mówiłem, wjechałem na chwilę w offroad. Na chwilę też odpaliłem tryb enduro. Ale tam nie poczułem specjalnych różnic, bo ja tam się nie nadaje. Ja tam niepotrzebnie jechałem w ogóle, ale ogólnie nie. Było źle. Silnik sam do siebie, to co Wam mówiłem, dwa cylindry, te 95 koni, on jest bardzo żwawy, on jest bardzo dzielny, natomiast ma jeden mankament. Wibruje. Też przy okazji tej wycieczki okazało się, że motocykl dość mocno grzeje po nogach. Jest tak to wszystko skonstruowane, że rzeczywiście mamy dużą ochronę przed warunkami atmosferycznymi, bo tutaj praktycznie nic do nas nie dolatuje, ani za dużo wiatru, ani za dużo deszczu. Tak, deszcz się zdarzył, niestety. Ale ciepło na nogi leci. Szczególnie jak mamy 29 stopni i dogrzewa nam jeszcze stopy, to jest słabe. W warunkach bardziej chłodnych, wycieczkowych,
Myślę, że to będzie nawet plus, że nam grzeje. Oczywiście w standardzie są jeszcze tam grzane manetki, jakieś inne pierdoły. Są tutaj też dołożone takie światła halogenowe. I dużo motocykli typu Adventure, które widywałem na ulicach, mają te światła zapalone. Zastanawiam się zawsze, no dobra, no, że niby lepiej go widać, no nie wali to po oczach, tak jak jazda z długimi. Ale czy rzeczywiście nas lepiej widać? Czy kierowcy samochodów nas zauważają lepiej? Nie wiem. Powiem wam szczerze, że nie wiem. W korku mam wrażenie, że to niewiele zmieniło, a po drodze i tak trafiła mi się pani, która stwierdziła, że ona po prostu wyjeżdża. I tam nic nie pomogło. Pomógł dopiero klakson i pani uciekła lekko na pobocze, żebym ja mógł się zmieścić, bo wyhamować tam już za bardzo nie było jak ani gdzie. Dobra, może jakbym się spiął na siłę, ale widziałem lukę, że da się wcisnąć, więc się wcisnąłem. Ogólnie nie wiem, czy to ma sens jazda z tym dzień. Jest to jest, odpaliłem to, to niech sobie będzie. Mi nie przeszkadza, nikt mi nie mryga, że go oślepiam. Niech świeci. Niech sobie będzie, niech świeci. I tak właśnie oto ten motocykl się nam z grubsza prezentuje. Właśnie, jeszcze, bo bym zapomniał o skrzyni. Skrzynia bardzo ładnie pracuje. Tylko raz na cały test szukałem luzu. Tak to za każdym razem bez problemu go znajdowałem. Właśnie, skrzynia jest też wyposażona w quick shifter w górę i w dół. I tak jak przy wielu testach BMW, które mają quick shifter, wielu, chyba dwóch, wam mówiłem, że ja się z tym quick shifterem nie dogaduję. Tutaj stwierdziłem, dobra, oni tak na siłę pchają to do większości modeli. Też duża część ludzi się tym zachwyca. Mówię, no dobra, albo ze mną jest coś nie tak, albo po prostu wszyscy chwalą, bo zapłacili, a głupio nie chwalić, jak się zapłaciło. No dobra, no to pojeździmy z tym tak bardziej dynamicznie, trochę więcej. I powiem wam szczerze, że trochę się do tego ustrojstwa przekonałem. Nadal miałem takie momenty, że on szarpał motocyklem zamiast przy płynnej jeździe sobie szarpał, przy dynamicznie zmieniał płynnie. Natomiast największy plus tego ustrojstwa, jaki mam, to dojazd do zakrętu, dohamowanie do zakrętu i robimy sobie pac, pac, dwa biegi w dół i spokojnie. Nie musimy się martwić tym, czy dobrze przyredukujemy. On sobie ogarnie to sam. Bo można trochę za dużo gazu dać, trochę za mało, można szarpnąć motocyklem niepotrzebnie. Pac, pac, syrów zakręt. Bardzo przyjemne, bardzo przydatne, natomiast chyba po prostu trzeba się nauczyć z tym jeździć. I tylko takie jest wyjście na ustrojstwo nazywane quick shifterem. I tak jak już wam wspominałem, przy testach i F900R i F900XR, BMW ma w sobie coś takiego, tak produkuje przynajmniej te motocykle, z którymi ja miałem do tej pory styczność, zresztą 310 też nie brzmiała źle, że one brzmią dobrze. I powiem wam szczerze, że jak na motocykl klasy Adventure, lubię głośniejsze wydechy, żeby nie było, to bym nawet tego wydechu nie zmieniał. On jest ok, on brzmi naprawdę ładnie, naprawdę fajnie, a jak mu się da palnik, to brzmi bardzo ładnie. Krapa bym chyba tylko dla redukcji masy założył. Czy jakiegoś tam innego. Ale chyba akrapo robi oficjalne te do GS-a. Nieważne. Handlebary chronią przed wiatrem. Oczywiście chronią. Aż się robi ciepło w ręce, tak chronią. Plus mamy podgrzewane manetki, więc pełny komplet. Lusterka. W lusterkach widać dużo, do 4000 obrotów. Powyżej 4000 obrotów niestety wpadają od silnika w takie wibracje, że widać już niewiele. Trudno. Co zrobić? Szkoda. Bo raczej będziemy używać tej przestrzeni powyżej 4000 obrotów, nawet w trasie. Nawet na szóstym biegu. Co jeszcze? Oczywiście oświetlenie jest full LED-owe, ze światłami dziennymi, z jakimiś tego typu pierdołami. Ładnie wygląda. Ktoś tam kiedyś sugerował, że to jest częściowo przeszczepiony jakiś tam reflektor z samochodu.
Nie wiem, możliwe. Jest ładny, ładnie świeci. I świeci dobrze. Jak wjechałem do garażu, one świecą naprawdę fajnie, te światełka. Nie ma problemu. Kolejny przydatny gadżet dla turystów, tempomat. Działa. Działa całkiem spoko, działa całkiem fajnie. Oczywiście, jak to w nowoczesnych motocyklach i dosyć bogato wyposażonych, mamy cały komputer pokładowy, który nam pokazuje mnóstwo różnych rzeczy. Tam typu ciśnienie w oponach, jakieś temperatury. Jest tego cała masa. Nie wiem, czy tego nie jest za dużo, ale nieważne. Jest to jest. Ogólnie tak, tak jak Wam mówiłem, dostałem motocykl z kuferkami. Kuferki bardzo fajnie, bo mimo to, że mamy keyless, to kuferki są nadal na kluczyk. Na szczęście pasuje ten sam kluczyk, co pasuje do motocykla, chociaż tu w motocyklu nie mamy go gdzie włożyć, ale tak to jest. Dodatkowo bardzo fajne jest to, że ten kuferek się bardzo łatwo ściąga. Tyc jest zdjęty. Naprawdę to jest niewiele. No, przy okazji sobie zobaczcie wydeszek. Oczywiście kuferki, jak to w tego typu sprzętach, są asymetryczne, bo tu musi nam się zmieścić ta pucha ogromna, ale ładnie brzmiąca. Co jeszcze? Dobra ochrona przed wiatrem, to już Wam mówiłem. Ja go spróbuję zajrzeć do niego, zobaczyć, co on tam sobie pokazuje. Nie wiem, czemu BMW w testówkach, na przykład tak jak miałem testówkę F900R, tam był system SOS, tu go nie ma. O, właśnie, dobrze, że tu przyszedłem. Jest gniazdo zapalniczki, oczywiście gniazdo zapalniczki a la BMW, no bo jakżeby inaczej, ale na szczęście jest też gniazdo USB do ładowania czy to smartfona, czy to nawigacji, czy czegokolwiek innego. Przydaje się, działa. Coś tu jeszcze jest? Nie będę hałasował w środku lasu za bardzo, żeby nie było. Czekajcie, wejdźmy do menu. Mój pojazd, co on nam pokazuje? Temperaturę wody, ciśnienie w oponach, napięcie na akumulatorze, zasięg, który jeszcze nam pozostał, ile jeździliśmy, ile godzin jazdy. Ja do tej pory w teście mam 9 godzin jazdy za sobą łącznie i 68 godzin przerwy. Nie było aż tyle czasu, żeby jeździć. Tak naprawdę poza tymi Mazurami niedużo zdążyłem pojeździć. Mamy tam oczywiście, jaki nam zasięg został, łączne przebiegi i tak dalej, i tak dalej. Są dwa tego typu komputery. Jest oczywiście, tak jak Wam mówiłem, czujnik ciśnienia opon, plus jakie jest żądane ciśnienie dla jazdy z pasażerem. No to co, moi drodzy, no to chyba by było na tyle. Moment autostradowy też mi się tym motocyklem zdarzył, bez najmniejszych problemów, bez najmniejszych jakichś niepokojących rzeczy. Spokojnie da się tym motocyklem lecieć. I tak jak Wam powiedziałem już parokrotnie w tym odcinku epopei, tylko świnia nie zmienia zdania. I tak, jeżeli miałbym jeździć turystycznie, typowo turystycznie i poczuć się całkiem komfortowo na asfaltowych winklach, to nie jest to głupie wyjście. I naprawdę mi się ten motocykl spodobał i to nie jest tak, że odwołuję to, co myślę o klasie Adventure i o SUV-ach motocyklowych i samochodowych. Nie. To jest moim zdaniem wyjątek, który troszeczkę potwierdza regułę. W większości wypadków byłem srogo zawiedziony. Tu jestem pozytywnie zaskoczony. Może z trochę bardziej otwartą głową do tego podszedłem, nie wiem. Ogólnie jeździło mi się tym motocyklem całkiem przyjemnie. Aleś ty masz duże ziądło. Poleciało. Dobra. No. Bardzo ładne malowanie, prawda? Ono jest jakoś tam dodatkowo nawet płatne. To była moja opinia o BMW F850 GS Adventure. Czy w odwrotnej kolejności się toczy, to nieważne. Motocykl bardzo fajny. Jestem zdziwiony, jak bardzo fajny. Jako jedyny motocykl bym go nie chciał, bo umęczyłbym się. Wbrew pozorom, na mieście się tym motocyklem troszeczkę umęczyć. I jasne, da się nim jeździć między korkami, między samochodami. Każdym motocyklem się da. Ale to nie jest jego
główne zajęcie. I tak wiem, zaraz możecie w komentarzach powiedzieć, że ja takim motocyklem jeżdżę głównie po mieście, a trasę robię raz w roku. Super. Tylko ja zawsze staram się podchodzić do motocykli w taki sposób, w jaki one są chociaż teoretycznie przeznaczone, albo chociaż w większości są użytkowane, jakie jest w większości ich przeznaczenie. I dla mnie przeznaczenie takich motocykli to nie jest gnicie w mieście, tylko wylot w trasy, w dalekie trasy. Czasami, jeżeli zdarzy Wam się zaliczyć jakąś szutrową drogę po drodze, to nic się nie stanie. Natomiast męczenie go w mieście jest moim zdaniem bez sensu. Jeżeli jeździcie tylko po mieście, to jest masa innych motocykli, które sprawdzą się lepiej. Chociażby GS310. A tu? Trochę się polubiliśmy. Z Afryką się nie dogadaliśmy, nie polubiliśmy się. Tu? Tak. I co, teraz będziesz Team GS? Nie. Nie będę Team GS, bo po pierwsze nie wiem, jak wszystkie GS-y jeżdżą. Na razie jeździłem GS-ami dwoma. 310 była bardzo przyjemnym motocyklem miejskim. Z małym, że tak powiem, talentem wyprawowym typu szutry, namiot, wyrzucenie telefonu komórkowego i jazda bocznymi drogami. Tu jest potencjał wyprawowy duży, dużo dalszy. Czy jest tam potrzebny GS1250? Na pewno komuś jest. Tylko nie wiem, czy to nie będzie tak jak w przypadku Afryki już przesada. Czy to nie będzie za dużo. Oczywiście jak zapakujemy dwie osoby, pełny bagaż, to ten silnik w 1250 z racji swojej żwawości na pewno będzie radził sobie z tym wszystkim lepiej. Ale ani przez chwilę nie poczułem, że tu jest tej mocy za mało. Właśnie, co do mocy i jeszcze całej reszty. Ten motocykl nie lubi jeździć na niskich obrotach. Jak mu zadamy za niskie obroty, kierując się niańką, która tutaj jest, i będziemy chcieli przyspieszyć, to bez redukcji zapomnijcie, bo motocykl działa wtedy jak stary Ursus. Niestety. Robi jadę. Mniej więcej tak to wygląda. No tak to dwa biegi. No quick shifter jest, ta redukcja biegu jest naprawdę taka pac, pac, jedziemy. I wtedy fajnie gada i fajnie. To co? To kończymy. Ja jestem Łukasz, a to GS F850 Adventure. GS. F850 Adventure GS. No właśnie on. Dziękujemy. Kłaniamy się nisko. I do zobaczenia przy kolejnym filmie prezentującym, opisującym bądź testującym, co kto woli, co kto lubi, motocykle. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć.